Witam, witam. It's Sunday, so it's time for tournament defense setup. This time, we have 5 stars buff booster with no holy faction. No yellow, so purple will be strong color on defense, but won't have advantage on attack. Buff booster, so each active buff gives plus 20% more attack. We have amazing dark heroes for this mode. 2 starting taunts, Shaka Bolt that steals mana and buffs, Louis and Xi Xing that dispels before a hit, Belladonna who gives plus 94% more attack in this mode and blocks dispel. Don't forget about goblins. I could talk about amazing choices for hours, but I won't do that. Let's be honest, Dark Faction was the best one defensively for years, so this might be crazy weak. And we might see many mono defensive teams. Of course, we have super OP heroes in other factions. But I hope this will be interesting tournament. Let's see what I can set. In the past, I would use Aramis as tank. And maybe he's not bad idea. But I'll go with Dark Feather. Right flank forces for taunt. Forces for taunt. Left wing Xi Xing for dispel. And now I was thinking about acid fire on left flank, and on right wing I could use one of the bards, Narcissa or Belladonna. But I could use Aramis on left flank and acid fire on right wing. Issue is that we can't use legendary troops here, and without them I have only 3 strong troops in Dark Faction, so Bard could be handy here. But, okay, let's take the risk. Dark Feather as tank for growth, healing, and buff. Right flank forces for taunt. His minions will give mana to tank and right wing. So on right wing acid for wither, high damage, and incoming buff steal. Left wing Scorpio for dispel and poison damage. And left flank Aramis for damage, boosted HP, and uncleansable status block. So, troops. Like this. Maybe like this. Okay. So, this will be my team. Troops are not perfect, but I'll give it a try. Let me know what you think about this setup. Good luck on your fights and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju. W tym tygodniu to 5-gwiazdkowe podbite ulepszenia bez frakcji światłości. Nie ma żółtego, więc fioletowy będzie silnym kolorem w obronie, ale nie będzie miał przewagi w ataku. Podbite ulepszenia, czyli każde aktywne podbicie, daje plus 20% więcej ataku. Mamy fantastyczne postacie mroku do tego trybu. 2 startowe prowokacje, jest Kaidan, który wykrada manę i podbicia, Louis i Xi Xing, którzy dezaktywują przed uderzeniem. Jest Belladonna, która w tym trybie daje plus 94% więcej ataku i blokuje dezaktywację. Nie zapominajmy o goblinach. I mógłbym tak wymieniać rewelacyjne postacie godzinami,
ale nie będę tego robił. Bądźmy szczerzy, no, frakcja Mroku była najsilniejszą frakcją obronną przez lata. Więc to może być szalony tydzień i możemy zobaczyć nawet sporo mono drużyn obronnych. Oczywiście mamy też przegięte karty w innych kolorach. Natomiast myślę, że to będzie bardzo interesujący tydzień. Zobaczmy, co mogę ustawić. Jeszcze jakiś czas temu bym się nawet nie zastanawiał i wrzuciłbym Aramisa na tanka. I może to nadal nie jest zły pomysł? Natomiast dam ciemnopierze. Prawa flanka, to przypuszczam, że to będzie Forces dla startowej prowokacji. Lewe skrzydło, Xizi Ying dla dezaktywacji. I teraz myślałem o tym, żeby tutaj na lewą flankę dać toksycznego, a na prawe skrzydło dać Barda, Narcyzję albo Belladonę. Natomiast mógłbym również tutaj na lewą flankę dać Aramisa, a toksycznego na prawe skrzydło. Problem jest taki, że tu nie mogę używać legendarnych oddziałów, a bez nich mam tylko 3 silne oddziały, jeśli chodzi o frakcję Mroku, więc Bard mógłby być tu pomocny. Ale okej. Podejmijmy ryzyko. Niech zostanie ciemnopierz na tanku, będzie rzucał wzrost, leczenie i podbicie. Prawa flanka Forces dla prowokacji. Jego pomocnicy będą dawali manę jemu, tankowi i postaci na prawym skrzydle, więc na prawym skrzydle może zostać toksyczny płomień z nieco słabszym oddziałem i on będzie rzucał suszę, zadawał wysokie obrażenia i wykradał nadchodzące podbicia. Na lewym skrzydle skorpion dla dezaktywacji i obrażeń od trucizny i lewa flanka niech to będzie Aramis dla obrażeń, wzmocnionego zdrowia i niemożliwego do odwołania, niemożliwej do odwołania blokady statusu. Mała zmiana w oddziałach. Ach, coś źle zrobiłem. Czekajcie, magia tu. Tu damy cyklopa, trochę bez sensu, ale niech tak będzie. I teraz jest ok. No i skorpion też za każde podbicie ma szansę dostać manę, więc może to nie będzie aż tak wolna drużyna. Także to będzie mój skład. Oddziały nie są idealne, ale spróbuję w ten sposób. Dawno nie ustawiam obrony mono. Dajcie znać, co myślicie o takiej drużynie. Powodzenia w waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.